Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do rządu. Po pierwsze, jak Pan Minister sądzi, dlaczego mamy taki wysyp inicjatyw obywatelskich w ostatnim czasie? Mam wrażenie wręcz, że więcej jest projektów obywatelskich niż rządowych. Bo ja mam wrażenie, że rząd nie realizuje aspiracji społecznych, wręcz przeciwnie, idzie pod prąd, polemizuje z nimi. Tak właśnie jest w przypadku systemu emerytalnego. 85% społeczeństwa mówi nie dla wydłużenia wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet. 15% mówi tak oraz posłowie Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota, więc chcemy realizować taki projekt. Co się dzieje? Co się dzieje w tej sprawie? Co się dzieje w pracach rządu, że powstają ciągle nowe pomysły, kiedy stare nie są realizowane? Rząd przedstawił, o tym mówił pan poseł Szwed, program Solidarności Pokoleń 50+. Z tego programu wynikło niewiele, a więc rząd zamierza przedstawić nowy program 60+. Jeżeli ten program nie wyjdzie, czy rząd przedstawi program dla ludzi 70+? Tak? Czy taka będzie logika zdarzeń? Bo dzisiaj zamiast pracować nad aktywizacją rynku pracy, zamiast wspierać inwestycje, państwo wybierają środki, które są nieakceptowane przez społeczeństwo. Zamiast szukać pracy dla tych, którzy przekroczyli ten Rubikon, tą 50, to państwo zamierzają wydłużać wiek emerytalny. W projekcie obywatelskim oczywiście jest jeden słaby punkt. Zakładanie wszystkiego na stażu pracy w sytuacji, kiedy śmieciowe umowy są coraz powszechniejsze, jest oczywiście pewnym ryzykiem. Jeżeli nie podejmie rząd żadnych działań zmierzających do zmiany prawa pracy, ale przede wszystkim budowy nowych miejsc pracy, to może się okazać, że uchwalenie tego projektu w niektórych przypadkach może stanowić wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia do emerytury realnie. To niestety jest system naczyń połączonych i rząd musi przedstawić całościowy program, a nie zajmować się jednym projektem, który ma przynieść sukces Platformie Obywatelskiej w 2040 roku. Dziękuję bardzo.